Powiedzmy, że idziecie z przyjaciółmi puszczać latawce. W momencie pokazanym na rysunku ty znajdujesz się 40 metrów od osoby trzymającej sznurek, wiesz, że długość linki wynosi 30 metrów i zmierzyliście kąt nachylenia pomiędzy linią patrzenia na latawiec z tego punktu a poziomem gruntu i wynosi on 40 stopni. Zastanawiacie się, czy można metodami trygonometrycznymi wyznaczyć miarę kąta pomiędzy linką latawca a poziomem gruntu. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia samodzielnie, czy da się to zrobić, korzystając tylko z informacji, które mamy na tym rysunku. Zawsze, kiedy widzę trójkąt, który nie jest trójkątem prostokątnym i w którym chcę obliczyć długości boków, zastanawiam się, czy można skorzystać z twierdzenia kosinusów albo z twierdzenia sinusów. Zastanówmy się, czy któreś z tych twierdzeń da się tutaj zastosować. Twierdzenie kosinusów to c kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat minus 2ab kosinus kąta między nimi. Niech nazywa się ten kąt teta. Twierdzenie kosinusów wiąże ze sobą długości trzech boków dowolnego trójkąta z jednym z kątów. Na przykład, jeżeli znamy długości dwóch boków i miarę kąta między nimi, to możemy na podstawie twierdzenia kosinusów obliczyć długość trzeciego boku. Albo, jeżeli znamy długości wszystkich trzech boków, to możemy obliczyć miarę dowolnego z trzech kątów, na przykład tego. Ale na tym rysunku mamy chyba inną sytuację. Chcemy wyznaczyć miarę kąta oznaczonego znakiem zapytania i niestety nie znamy długości wszystkich trzech boków. Czyli twierdzenie kosinusów nie bardzo daje się tutaj zastosować. Przynajmniej nie wprost. Moglibyśmy próbować wyznaczyć miarę tego kąta, ale znowu nie znamy długości wszystkich boków, żeby zrobić to przy pomocy twierdzenia kosinusów. No to może twierdzenie sinusów. Dowolny trójkąt, miary kątów małe a, małe b, małe c, długości boków duże a, duże b i duże c. I twierdzenie sinusów mówi, że stosunki sinusów każdego z tych kątów do długości przeciwległego boku są równe. Czyli to się równa sinus b przez b i to się równa sinus c przez długość boku c. Sprawdźmy, czy da się to w jakiś sposób zastosować do obliczeń z latawcem. Znamy miarę tego kąta i długość boku leżącego naprzeciwko. Możemy zapisać stosunek tych dwóch wartości. Sinus 40 stopni podzielone przez 30. No i najlepiej byłoby zapisać, że jest to równe sinusowi tego kąta, którego miarę mamy wyznaczyć, przez długość tego boku. Ale długości tego boku nie znamy. No i znowu znikąd pomocy. Ale może, jeżeli znamy długość tego boku, to możemy wyznaczyć miarę tego kąta na podstawie twierdzenia sinusów. Wtedy będziemy znali miary dwóch kątów w trójkącie i z łatwością obliczymy miarę trzeciego. I tak zrobimy. Nazwijmy ten kąt teta, ta długość to 40, czyli to się równa sinus teta przez 40. Zgodnie z twierdzeniem sinusów te dwa stosunki są równe. I możemy wyznaczyć miarę kąta teta. Pomnóżmy obydwie strony równania razy 40, to się skróci, czyli 4/3 razy sinus 40 stopni równa się sinus teta. Teraz wystarczy skorzystać z funkcji odwrotnej do sinusa, czyli z funkcji, która się nazywa arcus sinus i której wartością jest miara kąta, a argumentem sinus tego kąta. Czyli teta równa się arcus sinus z sinusa teta. Czyli teta równa się arcus sinus z 4/3 sinus 40 stopni. W ten sposób obliczymy miarę tego kąta i wykorzystamy łącznie z miarą tego kąta do obliczenia miary tego kąta, który nas interesuje. Obliczymy to przy pomocy kalkulatora. Tu mała uwaga techniczna, ponieważ arcus sinus jest funkcją odwrotną do sinusa, to czasami oznacza się go jako sinus do potęgi -1. W tym kalkulatorze tak właśnie jest. Może to prowadzić czasem do pewnego zamieszania. Ale poradzimy sobie z tym. Jeżeli zajrzycie do internetu, do kalkulatora przeglądarkowego, to jeżeli zaznaczymy stopnie, a nie radiany, klikniemy inverse, czyli funkcje odwrotne, to pojawi się sinus do potęgi -1. I jeżeli klikniemy sinus do potęgi -1, to na wyświetlaczu mamy już arcus sinus i sprawa jest oczywista. Arcus sinus z 4/3 razy sinus 40 stopni równa się 58,986969 i tak dalej. Możecie sprawdzić na prostym przykładzie kąta na przykład 45 stopni, że funkcja odwrotna do sinusa, czyli arcus sinus, to nie jest to samo, co wartość odwrotna, czyli 1 przez sinus. Ok, wracamy do zadania. Funkcja odwrotna do sinusa z 4/3 razy sinus 40. Są ustawione stopnie, czyli sinus 40 stopni. 58, zaokrąglimy do najbliższych setnych, 58,99 około. Teta równa się w przybliżeniu 58,99 stopnia. Ten kąt ma miarę 58,99. Jaka jest miara tego kąta? Miara tego kąta to 180 stopni minus miara tego kąta. Czyli 180 minus 40 to się równa 140 i minus 58,99. Minus 60 to by było 80 i 1,01, czyli 81,01. Możemy też skorzystać z kalkulatora. 180 minus 40 i minus odpowiedź z poprzednich obliczeń, żeby było dokładniej, równa się 81,01 i tak dalej. Zaokrąglamy do setnych i mamy 81,01. Miara tego kąta to w przybliżeniu 81,01 stopnia. I zadanie rozwiązane.